Witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Macintosh, a przed wami kolejny odcinek serii Let's Play Super Mario Maker na konsole Nintendo Wii U. I moi drodzy, powracamy do 100 Mario Challenge na poziomie eksperckim i mam nadzieję, że to nie przyniesie mi pecha, ani że w ogóle ten odcinek będzie pechowy, bo jak na razie szło nam bardzo dobrze, a tak na serio, naprawdę szło nam ostatnio bardzo dobrze. Przerewidowałem ten ostatni odcinek, oglądając go, jak go montowałem, i powiem wam szczerze, że no, te poziomy były nawet, nie powiem, że były super okej, ale powiedzmy sobie szczerze, że w porównaniu do innych odcinków, gdzie mamy poziom ekspercki prezentowany, to faktycznie to było o wiele bardziej zjadliwe, jeżeli mogę się tak wyrazić, to było bardziej zjadliwe i na pewno było o wiele bardziej przystępne niż te poziomy, które mieliśmy ileś tam odcinków temu. I oby ta tendencja się w pewien sposób utrzymała. Mam naprawdę taką cichą nadzieję. Okej. Spróbujmy. Zobaczymy, z czym tak naprawdę się ten poziom je. No i sprawdźmy. Powiem wam szczerze, że mam tylko taką cichą nadzieję, że faktycznie... No nie. Chip-chipy. Tak, jeżeli ktoś chce się spytać, jak się nazywa ta ryba, te ryby w Marianie, to są chip-chipy. O! Jak mi miło. Okej. Okej. Na razie nie wygląda to, słuchajcie, źle. Co prawda, gra żąda od nas, abyśmy w dość niewygórowany sposób, można by było powiedzieć, tutaj skakali i starali się w jakiś tutaj sposób nie zginąć, ale powiedzmy sobie szczerze, że na razie to nie wygląda źle. Pytanie tylko, jak długo utrzyma się taka tendencja w tym poziomie. Mam checkpointa. Czy to znaczy, że ten poziom nawet będzie znośny? Okej. Nie mam pytań? Nie mam pytań? Co tu się stało? Naprawdę, słuchajcie, nie mam pytań. Okej. Chciałbym się dowiedzieć, o co w tym miejscu dokładnie teraz chodziło. Bo naprawdę zgubiłem się, można by było powiedzieć. I to było dziwne. To bym powiedział, było nawet bardzo dziwne. Chyba że chodziło właśnie o coś takiego, że powinniśmy byli po prostu przebiec ten fragment poziomu. O nie. O nie. Już widzę, że ten poziom będzie troszeczkę pod koniec, tak jak początek zapowiadał się w miarę, tak już końcówka to już jest totalne pojechanie po bandzie, czy też raczej powinienem powiedzieć połowa tego poziomu. Bo tak to niestety wygląda, jakby to była połowa poziomu, a nie już sama stricte jakaś końcówka tego poziomu. Okej. Okej. Nie mam pytań. Naprawdę nie mam pytań. Nie wiem nawet, co tu się stało. O, kolejny checkpoint. Okej. Musimy teraz być małym Marianem i wybrać, która ścieżka jest dobra. Wiecie co? Zaufam instynktowi i powiem, że górna ścieżka jest tą dobrą ścieżką z tego względu. Dolna była dobrą, bo najtrudniej się dostać. Trzeba troszeczkę też, wiecie, czasami pokombinować i jeżeli wydaje wam się, że coś jest zbyt proste, to nie idziecie tą ścieżką. No w tym wypadku wyszło na to, że to ta właśnie dolna ścieżka była tą właściwą.
I mam tylko nadzieję, że faktycznie tutaj za chwilę ten poziom się skończy. No nie wierzę. No po prostu nie wierzę, słuchajcie. No nie wierzę. Odzyskałem jeszcze troszeczkę żyć. A dokładnie 3 życia, więc nie jest aż tak źle. Co prawda ten poziom nie zasłużył na żadną gwiazdkę, ale był zjadliwy i raczej średnio zaawansowany. Po raz kolejny. Średnio zaawansowany poziom w eksperckich poziomach. Czyżby to była nowa tendencja expert mode'a? Może po prostu gra, widząc jak długo się już męczymy z tym expert mode'em, stwierdziła: a dobra, jemu już damy średnio zaawansowane poziomy, niech się już chłopina nie męczy. Jeżeli tak, to okej. Mogę przystać się na takie warunki i przyznać się... Brawa dla mnie, brawa. To tak nie miało wyglądać, miałem skoczyć. Jeżeli mam się przyznać, że nie umiem grać w tą grę i że gra mnie pokonała, ale przejść ten expert mode, to powiem szczerze, że jestem gotowy na takie poświęcenie. Żeby powiedzieć, że sorry, nie, wiecie co, jednak wydaje mi się, że nie, że expert mode jednak jest dla mnie w dalszym ciągu za trudny. Naprawdę? Okej. Wydaje mi się, że trzeba po prostu to albo to przez to przeskoczyć, albo wskoczyć dokładnie w określony punkt. Jeżeli to drugie, to mamy problem. Jeżeli to pierwsze, to znaczy, że wystarczy to przeskoczyć, to nie byłoby problemu. Niestety jest problem. Jakby to zrobić, żeby to przejść? Istnieje też szansa, że autor był trollem i gdzieś tutaj umieścił ukryty, że tak powiem, ukryty blok, wewnątrz którego znajduje się gwiazdka nieśmiertelności. Ale autor musiałby wtedy pomyśleć. A zdaję życie, autor nie pomyślał. O nie, nie. Jakby to zrobić? Naprawdę się teraz głęboko zastanawiam nad tym. I wydaje mi się, że jest szansa, żeby to zrobić. Ale... ale właśnie. To jest Pixel Perfect Jump. Jak on się nam powiedzie, tak przy okazji jest 4 życie, więc jeszcze jedno i kończymy tą zabawę z tym poziomem. To jest Pixel Perfect Jump. Jest tylko jedna możliwość synchronizacji tych kół duchów, czy jakkolwiek by tego nie nazwać. I to jest teraz, właśnie. Więc teraz mamy je dobrze zsynchronizowane. Ergo, przy następnym tym obrocie powinienem skoczyć i powinienem... powinno mi się... za mocno. Ach, prawie. To jest dość prosty poziom. To nie jest jakiś, wiecie, trollerski poziom, w którym nie wiadomo co zrobić. To jest poziom po prostu na logikę. To znaczy, odpowiednio, jeżeli odpowiednio szybko zgramy ze sobą te wszystkie zegary, które panują wewnątrz gry, no to jesteśmy na zwycięskiej pozycji. Jeżeli coś nam się chociaż troszeczkę rozsynchronizuje, to będzie już gorzej. I proszę bardzo. Tylko o to, moi drodzy, chodziło. Przeszliśmy poziom, który wydawał się impossible dla niektórych, a nie był wcale impossible, tylko nam logikę i na wykorzystanie mechanik, które panują w Super Mario Makerze. Pamiętajcie, Super Mario Maker i ogólnie większość tego typu platformówek opiera się o wewnętrzny zegar. Jakieś akcje wywoływane są, kiedy my zaczynamy je widzieć, albo pracują zgodnie z wewnętrznym zegarem, który jest gdzieś tam umieszczony wewnątrz silnika gry. I wystarczy poznać metodę na to, aby
zrozumieć, w jaki sposób przejść na przykład dany poziom i w jaki sposób tutaj rozegrać to i dlaczego to zostało stworzone w taki, a nie inny sposób. Insanely hard, niespotykanie trudne. Nie wierzę ci, gro. Dobra. Insanely hard, tak? Moje pytanie brzmi. Insanely hard, ale co? Na pewno te drzwi. Na pewno te drzwi, które prowadzą do śmierci tragicznej. No okej. Spoko. Wiem jedno. Jeżeli da się latać w tym poziomie, a zapewne się będzie dało, to, moi drodzy, gdzieś w tym poziomie znajdować się będzie jakieś ukryte coś. Dziękuję za ten hidden block, ten troll block. Nie wiem, czy chce mi się dalej męczyć z tym poziomem, bo im dalej w las, tym nie tyle więcej drzew, co tym głupawiej. A od głupawki to wiecie, krok do tragedii. Dlatego może nie. Kolejny poziom od Japończyka. Wy sobie robicie jaja. Wy sobie naprawdę robicie jaja. Moje pytanie brzmi. O co tu chodzi? Może o coś takiego tylko i wyłącznie. Może nie? Może o coś innego chodzi w tym poziomie? Spróbujmy jeszcze raz. Proszę, ja was bardzo. No, teraz zobaczymy, czy autor był mądrzejszy od kalarepy, czy może jednak nie. Wydaje mi się, że chyba autor nie był mądrzejszy od kalarepy. Ale to może się okazać, że wiecie, że ja w tym momencie się przechwalam, że autor nie był mądrzejszy od kalarepy, a się okaże, że autor przewidział. Nie, autor nie przewidział tego, co ja właśnie zrobiłem, że odkryłem ścieżkę, którą samemu autor prawdopodobnie stworzył po to, aby oszukać system i pokazać, że ten poziom da się przejść. Bo to jest trik typowy. Gdzieś wrzucamy w jakimś ciężko dostępnym miejscu, gdzie nikt by nie pomyślał, że cokolwiek się znajdzie, dorzucamy jakiś element, który pozwoli nam bardzo łatwy sposób pominąć cały poziom, a potem wmawiamy graczowi, że trzeba go przejść inną ścieżką, którą zaplanowaliśmy. No nie tędy droga. Ale często gęsto po prostu autor jest... nie jest mądrzejszy od kalarepy i najzwyczajniej w świecie, że tak powiem, nie radzi sobie z podstawowymi prawami, którymi rządzi się dana gra. I że tak powiem, jego, że tak to ujmę, jego rozumowanie i jego podejście do całej sytuacji, stworzenia tego poziomu, kończy się fiaskiem, a my dostajemy coś, co faktycznie można by było nazwać poziomem, co nawet ma jakąś logiczną całość. Teraz pytanie, czy temu autorowi się udało. To był łatwy poziom. Wiecie, co mi się wydaje? Że całkowicie PipeNet leży w tym momencie. Dlaczego? Basic Castle, czy jakkolwiek się nazywał ten poziom. Za chwilę zobaczymy zresztą jego nazwę i wtedy wam powiem, o co mi tutaj chodzi, co się domyślam. Poziom nazywał się Basic Castle Stage. Wydaje mi się, że to jest czyjś jeden z pierwszych poziomów i ma on wystarczająco mało przejść, żeby gra uznała go, albo po prostu ludzie się nudzą tym poziomem szybko i wychodzą z niego i dobijają mu ilość osób, które nie przeszły tego poziomu. A co za tym idzie,
mamy oszukanie systemu i gra wrzuca ten poziom jako ekspercki, no bo nikt nie może przejść tego poziomu. Ja dam mu gwiazdkę z tego względu, że ktoś się starał i widać, że miał tutaj jakiś zamysł i nawet był to w miarę okej poziom, ale no nie był to poziom ekspercki, nie oszukujmy się, tak? To był poziom raczej łatwy. Bardzo łatwy bym nawet powiedział, no ale no już trudno, no. Nienawidzę trollbloków. Poziom z trollblokiem na samym początku jest automatycznie u mnie przekreślony. I już wiem, że tego poziomu nie zagram, bo jak pierwsze co dostaję na twarz, to albo powinieneś wiedzieć przed uruchomieniem tego poziomu, że w pierwszej sekundzie musisz przesunąć się 3 mm w prawo, albo też 3 piksele w prawo, żeby następnie móc kontynuować rozgrywkę i zrobić to, to, to i to. Nie tędy droga. Jeżeli faktycznie ja mam takie rzeczy wiedzieć, uruchamiając jakiś poziom, to wybaczcie, ale to nie jest dobrze stworzony poziom. A ja się teraz pytam, o co w tym poziomie chodzi. Bo jak na razie to nie byłem w stanie zrozumieć, o co mogło autorowi chodzić w tym poziomie. Ale widzę, że chodzi tu tylko i wyłącznie o to, że dany poziom jest, słuchajcie, taki niby pseudozagadkowy, niby coś tu zrobione. Po raz kolejny poziom, który ktoś starał się zrobić, chciał jak najlepiej. Widzę, że po raz kolejny dostajemy poziom, który niekoniecznie można by było powiedzieć, że wyszedł komuś jak najlepiej. No trudno, no. Ja tutaj nie będę wie... Okej. Wy mi dajecie... Wy mi dajecie, za przeproszeniem, gwiazdki i inne rzeczy? No nie. Jestem z powrotem małym Mario. I co ja teraz powinienem... Okej. Mam wejść w te drzwi. I co mam teraz zrobić? Aha, mam tam przeskoczyć. No spoko. Tego autor też chyba nie przewidział. Lecimy nad tymi wszystkimi przeszkadzajkami i zobaczymy... Dobra, nie będę kombinował, bo jeszcze zginę śmiercią tragiczną. O, jak mi miło, jak przyjemnie, że takie rzeczy się tutaj dzieją. Jak miałem to wyminąć? Gro, naprawdę? A to nie jest przetestowane akurat. To, co tutaj widzicie, to jest absolutnie nieprzetestowane. Ale Bowser's Cave jeszcze źle napisane. Dobra, nieważne. Może się wyciągnie. Może jest jeszcze nadzieja dla tego poziomu. Proszę, oby była. Już wiemy, na czym ten poziom polega. Nie jest on w zasadzie jakiś mega trudny. Raczej polega on na tym, że musimy się domyśleć, o co autorowi chodziło i co autor chciał osiągnąć tym poziomem. Bo tak naprawdę to nie ma tutaj... Nie mamy tutaj, wiecie, jakiegoś mechanizmu, który sprawiłby, że ten poziom jest nie do przejścia. Raczej jest to faktycznie poziom bardzo, bardzo taki przyjazny graczowi, ale z drugiej strony, no, ta przyjazność graczowi nie tyle ma swoje granice, co raczej gdzieś tam trzeba zważać, żeby nie przegiąć. I nie zrobić takiej sytuacji jak teraz, że przez przypadek gracz może się gdzieś zablokować albo coś w ten deseń. Okej, widzę, że będę musiał teraz przeskoczyć, ale nie było to znowuż jakieś mega trudne, więc okej. Pierwszy chip załatwiony. Drugi chip ominięty.
Okej. Jest dobrze. Jest dobrze, bo nie oberwałem. Powiedział i oberwał i spadł. Tak się wykłada się na takich prostych rzeczach. To tylko ja tak potrafię. Tak, moi drodzy, witamy w graniu w Mario przez Macintosha, który najprostszej rzeczy nie potrafi zrobić i się wykłada na poziomie, który powtarza i który już dawno temu zrozumiał i rozgryzł, o co autorowi chodziło. I teraz tylko wydurnia się, bo tak naprawdę to nie wie, co robi. Ale spoko, to ja. To tylko i wyłącznie ja. Nie powinniście tutaj oczekiwać jakichś, nie wiem, wodotrysków, czy czegokolwiek z mojej strony, bo wszyscy przecież wiemy doskonale, jak ja dobrze radzę sobie z graniem. Tylko udaję, że potrafię grać. To nie jest tajemnica i wiele osób wam to powie. Mac nie umie grać. Po prostu udaje, że dobrze gra i zna temat i tyle z tego wszystkiego. Oczywiście wiecie, że jest to szydera sama ze mnie, sam z siebie szyderuje, więc jest to dość ciekawe zjawisko, kiedy ja szyderuję sam z siebie, no ale niepowszechne, ludzie nie mają humoru, nie potrafią się sami z siebie śmiać, szczególnie w dzisiejszych czasach. Oj, bardzo dużo znam osób, które zamiast, wiecie, chcecie z daną osobą sobie pośmieszkować i w jakiś sposób z tą osobą sobie pożartować i nagle się okazuje, że żartujecie z tej osoby, a ta osoba zamiast jakoś humorzaście odpowiedzieć na te przy... nie wiem, jak to nazwać, na tą szyderę, którą też robicie sami z siebie, ona obraża się i stwierdza, że no fajnie to tak się śmiać z dobrego kumpla, albo kumpei, albo cokolwiek innego, nie? No jak przecież sobie robimy jaja, ja śmieję się sam z siebie, ty śmiesz, ty tutaj się też podśmiechujesz, że tak powiem, ze mnie i co, i powinniśmy z tego powodu się na siebie wzajemnie obrazić? No nie, gdzie tam, ale oczywiście, tak jak mówię, znajdzie się osoba, która niestety nie będzie rozumiała tego typu dowcipu, a kiedy ona sama zacznie żartować, zacznie przeginać takimi żartami, nagle się okaże, że my mamy się z tej nieśmiesznej, można by było powiedzieć, szydery śmiać, bo ona tak chce, a kiedy to było śmieszne i na przykład sobie nawzajem wytykamy, okazuje się, że druga osoba się z tego nie śmieje i my mamy grać tak, jak ta druga osoba zechce, żebyśmy razem z nią się wygłupiali, czy też raczej po prostu robili sobie jaja w taki sposób, jak ona sobie to gdzieś tam zaplanowała. Nie. Ale poziom fajny. Tak przy okazji. To w ogóle nie miało nic wspólnego, ten przed chwilą wywód z tym poziomem nic wspólnego, ale no spoko. Było dobrze. Kolejny poziom, który przeszliśmy. I przeszliśmy 10 na 16 poziomów i mamy 89 żyć. Wow. Mam trzymać Y i w prawą stronę. Tyle zrozumiałem z tej, że tak powiem, tego, co tam było napisane. I to jest półautomatyczny poziom. Nie wiem, czy dobrze to zrobiłem. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Chwila. Okej. Okej, o co? Dobra, już wiem, o co chodzi. Halo, czy zdążysz tutaj do mnie przyjść? Zdążyło to do mnie przyjść. Ten Bobby Bobomb. Ale nie wiem, czy... czy w odpowiednio krótkim czasie. No nie. Coś jakby nie zadziałało w tym poziomie. Dlatego może go zrestartujemy, bo obawiam się, że ten poziom może być troszeczkę niedopracowany i dlatego on się znalazł w poziomach eksperckich. Mamy coś robić End Town. Okej? Okay.
A, to jest poziom pływany. I to jeszcze na dodatek taki dość dziwny pływany poziom, bym powiedział. Tylko nie mówcie mi, da się górą przepłynąć? Nie, górą się nie da przepłynąć, czyli co, płyniemy tędy? Nie. Mam strzałkę jakąś, którędy, tędy. Spoko. Może być? Nie rozumiem absolutnie tego poziomu. Jeżeli któryś z was rozumie, o co autorowi chodziło w tym poziomie, piszcie śmiało w komentarzach, to może ja też poznam tajemnicę, o co w tym poziomie chodziło. Naprawdę. Świetna, chamska pułapka. Ten poziom chyba aż prosi się o skip. Chyba to zrobimy. Bo powiem wam szczerze, że poziomy są ok. Nawet takie kiepskie. Są ok do momentu, kiedy dany poziom rozumiemy. Kiedy wiemy, co trzeba w tym poziomie zrobić. Kiedy jednak już dochodzimy do takiej sytuacji, że niestety, ale nie mamy pojęcia, z czym się ten poziom je. To zaczyna być słabo. Słabo w tym względzie, że dostajemy coś, co nie do końca jest, że tak powiem, grywalne. O, life upgrade'y. W ogóle poziom, który nazywa się Construction Yard i rzeczywiście wygląda jak jakiś plac budowy. No, przyznam szczerze, miał ktoś pomysł z tym poziomem. I przyznam szczerze, że nawet mi się ten pomysł podoba. Tylko trzeba by było teraz ten poziom przejść. I proszę bardzo. Moje pytanie brzmi. Czy są tutaj jakieś ukryte rzeczy? I z tego co widzę, tak, są ukryte rzeczy. A, to była nawet ścieżka, którą powinniśmy byli wybrać. I tędy powinniśmy byli iść. Nie no, szacun dla autora. Bo faktycznie... Au. Bo faktycznie... Widać, że ktoś spędził nad tym poziomem dłużej niż 5 minut. I postarał się coś z tym poziomem zrobić. A teraz to mi się nie udało, dobra. Nie będę taki do przodu, bo mi zabraknie z tyłu, jak to niektórzy mówią. Ale no, nie wygląda to źle. Na razie ten poziom wygląda estetycznie, przyjemnie, fajnie. I aż chce mi się w niego grać. Tylko sytuacja może się odwrócić, kiedy się okaże, że niekoniecznie ja potrafię w ten poziom grać. Ale to już jest, że tak powiem, sprawa drugorzędna. Ważniejsze jest to, czy ten poziom faktycznie jest grywalny i czy jest przyjemny. Na razie, z punktu widzenia takiego designerskiego, ktoś miał pomysł i ten pomysł no dość dobrze zrealizował, wiecie co? Już wiem. Halo? Tutaj był przecież czerwony kupa trupa. Jest, z powrotem. Spróbujemy? Udało się! O coś takiego mi chodziło, moi drodzy. A! Świetnie. Jeżeli zrobimy to niewystarczająco szybko, to możemy utknąć. Jeszcze raz. Jeszcze raz, bo ten poziom naprawdę mi się podoba. I nawet jestem w stanie poświęcić trochę więcej tych żyć, ale żeby przejść ten poziom. I tak już mamy 3 gwarantowane życia na powrót. Jesteśmy w poziomie 11 z 16. Jak go przejdziemy, to 11 poziomów mamy za sobą. I moi drodzy, mamy 85, no 88 żyć, jeżeli dobrze pójdzie. To jesteśmy tak czy tak, mamy więcej niż połowę żyć z tego 100 Mario Challenge. Co oznacza, że jesteśmy na w miarę dobrej pozycji.
można by było powiedzieć, że stoimy na dobrej pozycji i wiecie co, powinienem tu być dużym Marianem po prostu, żeby coś takiego zrobić. No i spoko, tu sobie na razie przejdziemy. Oj, nie udało się. Ale i tak jest o niebo lepiej, bo progresujemy i przeszliśmy gdzieś kawałek dalej w tym poziomie. What the... No nie róbcie se... Jaj! O, cię kręcę. To jest rzeczywiście trudny poziom. Zwracam tutaj honor autorowi, bo faktycznie myślałem, że wiecie, że... poziom, który tak wygląda... No dobra, będzie w jakiś sposób tam trudny. Nie spodziewałem się, że aż tak trudny on będzie. Szapoba po prostu. Szapoba i gratulacje dla autora, że stworzył tak przyjemnie wyglądający i zarazem satysfakcjonująco trudny poziom. Bo wiecie, gorzej jest, jak dostajemy poziom, który jest trudny, ale satysfakcji to on nie przynosi. Aj. No ale spróbujmy tak. Wiecie, a nuż widać się, że tak powiem, uda. I się udało. To było prostsze niż mogłoby się wydawać, ale zarazem wystarczająco trudne, żeby w pewien sposób... żeby w pewien sposób nie zrozumieć idei tego, co tutaj trzeba było zrobić. Dobra. Mamy wjechać tu do góry. Pewnie po to, żeby spaść tu na dół. Okej. To był tylko taki zapasowy, nie wiem, backup plan, jakieś dodatkowe życia zapasowe. Gdyby, wiecie, znaczy dodatkowy hit point, można by to było nazwać, ten muchomorek czerwony. Teraz mamy zejść tu. I tu dołem. Okej. Rozumiem. Dobra. To jest... Co tam się stało? Nie wiem. Ale widzę coś innego. Nie uda się, dobra. Okej. Halo? Wydaje mi się, że poziom się deczko zgliczował, albo coś w ten deseń. Przynajmniej tak to wygląda, jakby się, wiecie, faktycznie coś popsuło w tym poziomie. No i się udało. Okej. To teraz moje pytanie. Po co to było? Moje pytanie zostało... Znaczy, odpowiedź na moje pytanie została mi dostarczona. Muszę wysadzić to gruzowisko. Aj! Nie tędy droga. Uda się? Powinno się udać. Mamy rozwalić to gruzowisko. W ogóle... mogłem to zrobić wcześniej. I o wiele bezpieczniej. Ale oczywiście musiałem sobie wszystko popsuć. No super. Potrzebuję jednego Bobby Bobomba. Gro. Brawa dla mnie. Teraz jestem małym Marianem. Moje pytanie brzmi, czy tu do góry... Tak, tędy mam wrócić w razie czego. Nie tędy droga. O nie, 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 nie. Ty mi się tutaj nie plątaj. Chcę następne Bobby Bobomby, tylko że teraz jestem w gorszej sytuacji, bo jestem, już wcześniej wspomniałem, małym Marianem. I to będzie teraz bardziej niebezpieczne, bo najzwyczajniej w świecie... Najzwyczajniej w świecie, w ogóle tak. Nie wiem, czy ktoś zauważył, ale mogłem też zrobić to w taki sposób.
I też byłoby dobrze. Ale oczywiście robię to na okrętkę. I to nie do końca wychodzi tak, jak powinno. No, może któryś z Bobby... Właśnie, może któryś z Bobby Bobombów tam utknie i będziemy mieli łatwiejszy dostęp do niego, jak tutaj spadnie. Może. A może nie. Wolałbym, żeby to było raczej może tak, bo bieganie z nimi jest bardzo niebezpieczne. Mam nadzieję, że się opłaciło tyle czasu poświęcić na to, żeby tylko wejść tutaj. No spoko. Teraz mogę wyjść tędy. I... spoko. To było tylko po to, żeby zdobyć Fireflowera. Na co nam tutaj Fireflower? Moje pytanie tak brzmi. Chwila. Może o to chodzi? Chyba o to chodziło, słuchajcie. Żeby to w jakiś sposób wyglądało. Oczywiście mi się nie udało, nie? Bo po co miałoby mi się udać za pierwszym razem? Dobra. Tak, o to tutaj chodziło. Chodziło o to, aby to w taki sposób tutaj wszystko ze sobą połączyć. A, świetnie. I Bobby Bobomby chyba tutaj nawet nie były potrzebne, ale spoko. Powiedzmy, że były. Chwila. To jest koniec poziomu? No nie mówcie mi, to jest koniec poziomu. O, ja myślałem, że on jeszcze troszeczkę dłużej potrwa, ale nie oznacza to, że to jest coś złego. 86 żyć. Mówiłem 88, 87. Mówiłem, że będziemy mieli 88, jak skończymy ten poziom, ale to jedno życie gdzieś tam faktycznie mogło nam umknąć. Gwiazdka na 100%. Ten poziom był genialny. I nie wiem, dlaczego on jest w poziomach eksperckich, skoro faktycznie nie był ekspercki. On był średnio zaawansowany. Po raz kolejny to powtarzam. Masa średnio zaawansowanych poziomów. Co to znaczy? To znaczy, że faktycznie wydaje mi się, że 100 Mario Challenge na poziomie eksperckim jest mocno już teraz zbugowany i albo po prostu gra stwierdziła, że skoro nam tak źle szło przez tyle razy, to teraz proszę, tutaj będzie coś łatwiejszego. Tak czy siak, przeszliśmy 11 z 16 poziomów, zostało nam 5 i mamy 87 żyć na 5 poziomów. To nawet jeżeli totalnie byśmy zlamili, to powinno nam się udać? Nie wiem, nie jestem pewien, bo ta gra potrafi mnie zaskoczyć. W każdym bądź razie, moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Zachęcam Was do komentowania oraz oceniania moich materiałów wideo. A kiedy już ocenicie, czy to pozytywnie, czy negatywnie, fajnie by było usłyszeć w komentarzu, dlaczego oceniliście w taki, a nie inny sposób. Poza tym, śmiało piszcie komentarze, co chcielibyście usłyszeć o mnie. Jakieś pytania, jakieś sugestie, jakieś, wiecie, jakieś tematy, o których chcielibyście usłyszeć, tylko że nie o Switchu oczywiście. Po prostu, co chcielibyście usłyszeć w trakcie trwania kolejnych odcinków z Super Mario Makera. Ja Wasze wszystkie komentarze czytam, więc nie piszcie mi komentarza odnośnie Super Mario Makera pod jakąś inną serią, ponieważ co z tego, że na przykład dany odcinek opublikowałem z Super Mario Makera oczywiście, opublikowałem jakieś 3-4 dni wcześniej. Ja i tak, czy nawet tydzień wcześniej, ja i tak wszystkie Wasze komentarze czytam i staram się na nie odpowiadać. W miarę swoich możliwości, w miarę logistycznie jak to rozwiążę. Czy to wiecie, czy to odpowiadając Wam właśnie tym komentarzem na komentarz, czy stwierdzając, że jest to dość ważna kwestia, którą wypada poruszyć i odpowiadając na Wasze pytanie w czasie trwania któregoś z kolejnych odcinków, ponieważ, no tak jak mówię, stwierdzam, że jest to ważniejsza kwestia, którą chciałbym poruszyć, którą chciałbym, żeby inni się zainteresowali, a nie wszyscy czytają komentarze pozostałych użytkowników i potem to w jakiś sposób
Jak gdzieś tam odpowiadam i na przykład kilka razy słyszę to samo pytanie, pomimo tego, że już na nie na przykład odpowiedziałem komuś innemu, ale ktoś nie czytał po prostu innych komentarzy. Ale to tak między nami. A jak na razie to by było na tyle. Dzięki Wam za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć.